Leszek Bękę. Wielu ludzi nie miało co jeść, więc przynajmniej chcieli się śmiać. W latach 80. niczego nie było w sklepach, poza octem. Całą resztę się załatwiało. Ludzie chcieli się bawić, zapomnieć o problemach i szarym świecie dookoła. Myślę, że teraz zaczęły się podobne czasy, tylko w sklepach pełno. Wtedy była tylko robota i szara rzeczywistość. Więc my graliśmy w tygodniu nawet po 5 przedstawień kabaretowych dziennie. Kiedyś jeden z organizatorów naszej trasy mówi mi: Benek, jutro gracie tylko 3 przedstawienia, więc spokojnie możecie się dzisiaj wyluzować. Pamiętam też kiedyś w zimie jeden z organizatorów mówi, że zaplanował 5 spektakli w jeden dzień w jednym miejscu. Mówię do niego, żeby nie przesadzał, jest zimno, ludzie muszą się przebrać, poza tym o której trzeba by było zacząć pierwszy. On mówi, że o 9:00. Kto o takiej porze przyjdzie w zimie w wolną sobotę na kabaret? Pytam. A on do mnie: Benek, ja to już puściłem i wszystkie bilety sprzedane.